Wczoraj właściwie był dla mnie bardzo emocjonujący dzień, bo miałam szansę poznać legendę kina, i to kina europejskiego i światowego, Monikę Bellucci. Wczoraj byłam z kolei na premierze teatralnej w Paryżu na zaproszenie autorki sztuki, która była tam wystawiana, z którą właśnie nawiązałyśmy współpracę i no już znamy się jakiś czas, ale nawiązałyśmy współpracę i będziemy razem szykować sztukę, o której jeszcze niewiele mogę powiedzieć, ale już te próby się rozpoczęły i byłam na premierze teatralnej monodramu, który ona napisała. Zagrał Francuz Stefan Bern, no i właśnie jednym z gości była Monika Bellucci. Także miałam okazję ją poznać i zamienić z nią, odbyć z nią krótką rozmowę na temat sztuki. Muszę powiedzieć, że zawsze byłam jej fanką i zrobiła na mnie wspaniałe wrażenie. Jest piękna, z klasą, ale muszę powiedzieć, że jest piękna, ale wcale nie przypomina tej seksbomby, którą znamy z kina. Była bardzo skromna, klasyczna, także no, takie bardzo wyjątkowe dla mnie spotkanie. Właśnie, czy wcześniej miała Pani obraz Moniki Bellucci jako ideału kobiety, za którą chodzi? Myślę, że na pewno na tej liście ideałów, których powiedzmy, że mam kilka w głowie, absolutnie ona byłaby. To jest osoba, którą wszyscy uznają za wspaniałą i piękną i naprawdę jest świetną aktorką, ale co ciekawe, powiedziała, że gra od wielu lat w kinie, natomiast jeszcze nigdy nie miała okazji zagrać w teatrze. Że trochę się boi, że chciałaby, ale czeka na właściwą sztukę. Więc to też było ciekawe, jak ona jako aktorka filmowa patrzyła na to i jak bardzo doceniała też ten kunszt aktorski w teatrze. Drodzy Państwo, kompletnie nie pamiętam, co mówiłam w wywiadzie, ale jeżeli Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał przeambitni.pl. Nowe, mam nadzieję, że same prawdziwe informacje.